Proszę. No. Szanowni Państwo, dowiedzieliśmy się o zasłonie, kurtynie milczenia, która zapadła w Trybunale Konstytucyjnym, w tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym, bo wiemy, że jako instytucja ten organ nie istnieje. Pozostał budynek z osobami, które przychodzą do Trybunału, ale osoby te powinny składać oświadczenia majątkowe i powinny składać je na mocy ustawy przyjętej przez samą PiS w 2016 roku. Dochodzą do nas sygnały, Gazeta Wyborcza ujawniła, że oświadczenia majątkowe sędziów Trybunału Konstytucyjnego pani prezes zostały utajnione i chcemy wiedzieć dlaczego. Co takiego sędziowie tak zwanego Trybunału pani Przyłębskiej mają do ukrycia? I żeby nie być też gołosłownym, zacytuję może przedstawiciela rządu, ministra Wójcika z 2016 roku, który mówił: który z sędziów Trybunału Konstytucyjnego będzie miał problem ze złożeniem oświadczenia majątkowego? Składają je politycy, posłowie, radni, prokuratorzy. Kto będzie miał problem z udokumentowaniem swojego majątku i swoich dochodów? Uwaga, pan poseł Piotrowicz, obecny sędzia tak zwanego Trybunału, 6 października 2016 roku. Przecież w demokratycznych państwach zasady jawności i oświadczeń majątkowych i transparentności w funkcjonowaniu państwa to są standardy. Mało tego, państwo opowiadacie, że z takim szacunkiem odnosicie się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Tu powoływał się też na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bodajże z 2015 roku, w sprawie wprowadzania jawności życia publicznego i oświadczeń majątkowych. Chcemy wiedzieć, czego obawiają się tak zwani sędziowie w tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym, że nie wypełniają własnej ustawy, własnego obowiązku z 2016 roku. Chcemy przypomnieć, że jawność oświadczeń majątkowych jest standardem państwa zachodniego, a w ostatnich latach obserwujemy przenoszenie standardów rodem z republik postsowieckich. Szanowni Państwo, apelujemy do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, do prezes Manowskiej, żeby natychmiast upubliczniła oświadczenie majątkowe prezes Przyłębskiej, ponieważ niezgodnie z przepisami prawa objęła je ta klauzulą zastrzeżone. Nie ma żadnego przepisu, który by upoważniał pierwszą prezes Manowską do zastosowania takiego przepisu. Otóż pani prezes Przyłębska zwróciła się do niej, żeby jej oświadczenie majątkowe było tajne, a ona jak koleżanka koleżance powiedziała: no dobra, skoro ty chcesz, żeby było tajne, no to będzie tajne, nie będziemy tego społeczeństwu pokazywać, co ty tam masz wypisane. Otóż pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest zobowiązana, żeby stosować przepisy prawa. A ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w artykule 14 nie daje takiej możliwości, żeby oświadczenie sędziów Trybunału było objęte tajnością. Więc również prezes Przyłębska tych sędziów, którzy wnioskowali do niej, żeby ich oświadczenia w Trybunału Konstytucyjnego były objęte klauzulą zastrzeżone, żeby ich nie publikować, powinna natychmiast je opublikować. A oni jak zapomnieli cały czas o tym, że obowiązuje konstytucja, która mówi, że władze działają w granicach i na podstawie prawa. To nie jest prywatny folwark pani Przyłębskiej czy pani Manowskiej, że mogą sobie stosować przepisy, a tak, bo tam w innym przepisie jest coś podobnego, to my sobie to zastosujemy przez analogię, bo nam tak wygodniej. Otóż nie. Artykuł 14 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który tworzyła pani Pawłowicz, Piotrowicz, to oni zabiegali o te przepisy, to oni tu stawali, gardłowali, że te oświadczenia to jest no po prostu sól ziemi, że to jest rzecz podstawowa, że to musi być ujawnione. A dzisiaj co robi pani Pawłowicz? Ukrywa swój majątek i wnioskuje do prezes Przyłębskiej, żeby jej oświadczenie majątkowe było utajnione. A jej koleżanka Przyłębska i na to pozwala. I podobnie pani Manowska, pani Przyłębskiej po prostu utajniają oświadczenia. No to jest po prostu jak w folwarku na Nowogrodzkiej. To już nie przypomina państwa prawa. To te ustawy, które są tu uchwalane, nie mają żadnego już znaczenia, bo znaczenie ma tylko to, czy panie się lubią, czy się nie lubią. Jak się lubią, to sobie utajnią oświadczenie, a jak się nie lubią, to nie utajnią. No to po prostu jest jakaś kpina z państwa polskiego. Apelujemy do prezes Manowskiej i do pani Przyłębskiej, żeby natychmiast opublikowała te oświadczenia majątkowe sędziów, które powinny być jawne od samego początku.
co może być powodem takiego upewnienia? Pewnie jakiś wstyd. Te panie się czegoś wstydzą, czegoś się boją, tak gardłowały często o tym, że wszystko ma być jawne, a tymczasem no, same coś ukrywają. No, naprawdę, tu posłowie, radni, sędziowie z sądów rejonowych, okręgowych ujawniają swoje oświadczenia majątkowe, a te panie mają z tym kłopot. Myślę, że czegoś się wstydzą, a czego, to trudno jest powiedzieć. To jeszcze w innej sprawie. Dochodzą do nas informacje, że jest jakieś porozumienie między Solidarną Polską a PiS-em w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Co z tego może wyjść? To jest przykre patrzeć na to, jak codziennie 1 000 000 euro kary w Polsce jest naliczane i to niestety bezwzględnie przez Komisję Europejską potrącane. A tymczasem politycy PiS-u, Solidarnej Polski, Pałacu Prezydenckiego nie są się w stanie dogadać, jak wyrzucić raka z polskiego systemu sądownictwa, jaką jest Izba Dyscyplinarna. I to porozumienie, które no niby jest zawarte przed jutrzejszą komisją, ciągle nie wiemy, jak ono ma wyglądać, czy jest prawdziwe, czy to tylko kolejne plotki na temat tego, że się dogadują, a potem się będą jeszcze targować do trzeciego czytania w Sejmie. My oczekujemy jasno, żeby po pierwsze zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Konstytucyjnego i Sądowego, żeby przywrócić niezależność Krajowej Radzie Sądownictwa i dać Polsce szansę na środki z Krajowego Programu Odbudowy. Bo naprawdę dzisiaj Polacy wszyscy tracą na tym, że ci nieodpowiedzialni politycy nie są w stanie porozumieć się, jak zlikwidować tego wrzoda. Proszę zauważyć, ile energii politycy PiS w ciągu ostatnich 7 lat włożyli w kolejne zmiany, nowele, ustaw, już niezależnie od tego, że to jest oczywiście atak na niezależność sądownictwa, ale proszę zauważyć, jaki jest ich dorobek w tej sprawie, w której funkcjonuje obywatel. Obywatel kiedyś szedł do sądu i liczył na to, że ta sprawa zakończy się w ciągu kilku miesięcy, rok, dwa. Obecnie wszystkie terminy, wszystkich spraw znacznie się wydłużyły. Sprawy nawet proste cywilne o zasiedzenie potrafią trwać kilka lat, 3, 4 lata i końca nie widać. Dla obywateli te ich zmiany oznaczają jedno, dłuższe znaczne terminy. Wszystkie statystyki sądowe, czy to są sprawy cywilne, czy to są sprawy karne, czy sprawy administracyjne, sprawy gospodarcze, statystyki są nieubłagane. Sparaliżowali wymiar sprawiedliwości, doprowadzili do tego, że zwykły obywatel w sądzie na swoją sprawę będzie czekał wiele, wiele lat. A jeszcze do pana pytanie, czy pan ma jakieś oczekiwania wobec komisji tej w Parlamencie Europejskim jako poszkodowany w sprawie kryzysu? Panie redaktorze, mam. Cieszę się, że powstała ta komisja. Na gruncie prawa krajowego widzę, że organy śledcze są sparaliżowane. Ja złożyłem przed jeszcze raportem Citizen Lab, który ujawnił włamania w grudniu. We wrześniu już składałem 3 miesiące wcześniej zawiadomienie, podejrzewając, że to jest Pegasus, ponieważ telewizja rządowa publikowała wykradzione moje SMS-y, sfabrykowane, zmanipulowane, atakując w 2019 roku sztab wyborczy koalicji i mnie osobiście. I proszę sobie wyobrazić, że od września do stycznia trwało przerzucanie sprawy po prokuraturach. To jest ten mechanizm paraliżu też między innymi prokuratury. Czyli sprawa była przeciągana po różnych jednostkach, toczy się teraz niby od 3 miesięcy, nic się nie dzieje. Znaczy dostaliśmy ostatnią informację, bo składaliśmy zażalenie. Prokuratura pisowska przyznała się do bezczynności w tej sprawie. Pół roku od złożenia zawiadomienia nie ma żadnych efektów, dlatego liczę na to, że komisja w Parlamencie Europejskim dojdzie do wniosków i wierzę, że w przyszłości te ustalenia, bo chodzi o fundamenty demokracji, fundamenty funkcjonowania państwa praworządnego, wierzę, że tu te ustalenia Komisji Parlamentu Europejskiego pozwolą przyjąć takie rozwiązania albo instytucjonalne, albo taką mechanikę wprowadzić do ustaw branżowych służb, które uniemożliwią władzy paraautorytarnej tego typu szpiegowanie nielegalne obywateli. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.